Cześć, witajcie na następnym materiale na kanale PC Master. Pewnie większość z Was zastanawia się, jak zaktualizować swoje sterowniki do kart graficznych od AMD i od NVIDIA. Pokażę Państwu, jak to zrobić. A więc, jeśli mamy karty AMD i mamy zainstalowane oprogramowanie AMD Radeon Software, klikamy prawy przycisk myszy na pulpicie i wybieramy AMD Radeon Software z menu. Klikamy. Odpala nam się oto taki program. Wchodzimy w zakładkę tutaj, taką zębatkę w ustawienia. I mamy tą opcję wyszukaj aktualizację. Lewy górny ruch ekranu. Klikamy przycisk wyszukaj aktualizację. Jeśli mamy aktualne sterowniki, pokaże nam się tutaj stan aktualny. Jeśli będzie jakaś aktualizacja, wyświetli nam się tutaj informacja, że trzeba pobrać nowy sterownik. Jeśli nie mamy takowego oprogramowania, wchodzimy sobie w przeglądarkę internetową. W pole wyszukiwania wpisujemy AMD Radeon Driver. Link do tej strony znajdziecie oczywiście w opisie materiału. Zapraszam Was też również na moją stronę internetową, na której przedstawiam swoje fotografie. Link również w opisie. I tak, mamy tutaj taką oto stronę, sterowniki AMD. I tutaj wybieramy swój produkt. Interesuje nas karta graficzna, czyli graphics. Wybieramy swoją serię. W moim przypadku jest to Radeon 500 Series RX 500. I wybieramy 560 adekwatnie do swojej wersji. I klikamy prześlij. I odpala nam się okienko, w którym możemy wybrać wersję systemową. Adekwatnie do naszego systemu. W moim wypadku jest to Windows 1064 bit. I tutaj na samej górze mamy najnowsze sterowniki do naszej karty graficznej. I wybieramy Download. Klikamy i w lewym dolnym rogu ekranu zaczyna nam się pobierać cały sterownik. Akurat w tym wypadku ważący 472 MB. Jeśli chodzi o sterowniki do kart NVIDIA, wchodzimy adekwatnie w przeglądarkę internetową. W pole wyszukiwania wpiszemy NVIDIA Drivers. Dochodzimy tutaj do tej strony. Link do strony znajdziecie w opisie materiału. Tak, wybieramy typ produktu adekwatnie do naszego. GeForce. Serię produktu. 10 Series. I wybieramy rodzinę produktu. Tak, wybieramy jeszcze swój system operacyjny. I mamy tak. Typ pliku do pobrania. Jeśli jesteśmy na przykład jakimiś grafikami komputerowymi, bądź też obrabiamy jakieś zaawansowane grafikę 3D, bądź montujemy filmy, polecam zmienić wersję sterownika typ pliku do pobrania na sterownik studio, tak zwany SD. A jeśli jesteśmy typowymi graczami i gramy w wszelkiego rodzaju gry, wybieramy sterownik Game Ready. I klikamy OK. Strona nam automatycznie znajduje najnowszy sterownik. Klikamy pobierz. Tutaj jeszcze klikamy pobierz. I w lewym dolnym rogu ekranu zaczyna nam się pobieranie sterownika do karty graficznej. Po pobraniu wchodzimy w ten plik. Tutaj klikamy OK. I program automatycznie nam wypakowuje pliki do wybranego folderu z sterownikami. Domyślnie to nam automatycznie tam dobrze ustawia, tego nie zmieniamy. Chwilę czekamy. Po zainstalowaniu otworzy nam się kolejny program, który przeprowadzi nam przez instalację sterowników do karty graficznej. Tutaj wybieramy niestandardową i klikamy dalej. I po zakończeniu tej instalacji będziemy mieli zainstalowany sterownik świeżo na nasz komputer. Tego poradnika byłoby to na tyle. Jeśli jesteś tu nowy, miło mi będzie, kiedy zostawisz subskrypcję, lajka. I do następnego. Cześć.